Dein, czyli Marita Surma, Majewska, i Daniel Majewski to małżeństwo influencerów, które przechodziło w internecie większe i mniejsze afery. Wiedzieli jednak, że dopóki są razem, to żadna przeszkoda nie jest im straszna. Jak się okazało od początku listopada, pojawiają się plotki na ich temat, jakoby przechodzili ciężki kryzys. Obserwatorzy influencerki widzą. Że Marita jest smutna, przygaszona, i na jej relacjach na Instagramie brakuje obecności męża. Jak wychwycili internauci, Daniel wyprowadził się z ich wielkiego domu i wynajmuje mieszkanie w Warszawie. Fani poważnie martwią się o związek Dain i Majewskiego, których przed laty przezwali delmą i majonezem. Influencerka prowadzi na Instagramie dodatkowy kanał nadawczy, na którym kieruje wiadomości prosto do zebranej grupy odbiorców. To tam przyznała, że ma swoje rozterki i problemy osobiste i najchętniej zniknęłaby na kilka miesięcy. Niestety, nic więcej nie wyjawiła. Z kolei jej mąż, Daniel Majewski, dodawał zdjęcia i relacje z salonu. Który zupełnie nie przypominał tego z ich wspólnego domu Internauci szybko skojarzyli po jego relacjach na Instagramie, że wyjeżdża z podziemnego parkingu luksusowego nowego osiedla w Warszawie Plotki się kumulowały, ale żadna ze strony nie podejmowała tematu kryzysu w małżeństwie Daniel Majewski z kolei wczoraj, 29 listopada udostępnił niepokojącą serię Instastory Na których mówił, o samotności i że ma tylko siebie i tylko sobie ufa Jeżdżąc z nocy w ciemnych okularach przeciwsłonecznych, mówił między innymi: Taka jest prawda, gdyby nie moje ego, gdyby nie to, co sobie wmawiam, jak codziennie ze sobą walczę, jak walczę z demonami, jaki jestem osamotniony i wmawiam sobie, że tak ma być, tak jest lepiej. Gdyby nie to, że mam tylko siebie, na siebie mogę liczyć, tylko sobie ufam, jak wiele razy jestem zraniony, tylko nie przez siebie, nie. To bym w Beskitu wyznał późną porą na Instagramie. Myślicie, że uda im się pokonać kryzys?